Ogłoszenie konkursowe zawiera 10 zadań, które Powiat Łódzki będzie wspierał w 2013 roku. To jest zadań zostały środki finansowe. Zadania dotyczą kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 7000 zł, upowszechnienia kultury fizycznej i sportu 6000 zł, nauki, edukacji, oświaty, wychowania i działania na rzecz integracji europejskiej 5000 zł, promocji organizacji wolontariatu 5000 zł, edukacji ekologicznej 10000 zł, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży 3000 zł, wspierania działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej 5000 zł, działalności charytatywnej 5000 zł, ochrony i promocji zdrowia 4000 zł i ochrony dziedzictwa przyrodniczego 10000 zł. Łączna pula środków przeznaczonych na konkurs dla organizacji pozarządowych jest to 60000 zł. Ogłoszenie zawiera również termin i warunki składania ofert. Wnioskodawcy mogą składać oferty do 15 stycznia 2013 roku. W ogłoszeniu została zawarta informacja, co taka oferta powinna posiadać. Jest to szczegółowy zakres rzeczowy zadania, termin i miejsce realizacji tego zadania, kalkulacje przewidywanych kosztów, informacje o wcześniejszej działalności, informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych. Zadanie powinno być w całości wykonane w 2013 roku. W ogłoszeniu też jest zawarta, w jaki sposób będzie przeprowadzona opinia formalna i merytoryczna. To szczegółowo omawiałam podczas omawianego wcześniej programu współpracy. Dla zarządu zostaną przedstawione oferty, które uzyskają minimalną ilość punktów 41. Maksymalna ilość punktów to jest 50. Zadanie może być dofinansowane do 75%. Pytania do pani naczelnik? Nie widzę. W takim razie, kto jest za ogłoszeniem tego konkursu? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, więc konkurs ogłaszam tutaj formułę, jaką przedstawiła pani naczelnik. Dziękuję pani naczelnik.